No, panie Adrianie, to nie będzie zwykły mecz. No to w tym przypadku, no, kurde, nie będzie zwykły mecz to. To będą wielkie derby Warszawy, tak, w hokeja. Na lodzie. W trzeciej lidze hokeja, czyli na czwartym poziomie. Na czwartym poziomie. Wielkie derby Warszawy. Tak jest, tu będą rozgrywane. O, nie, przepraszam, tu. Tu jednak będą rozgrywane. Mnóstwo bonusów i kartofiskowe koszulki za darmo dla nowych graczy w LVBet. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofiska. Szczegóły promocji pod filmikiem. Jeden z zespołów nazywa się Legion Warszawa, a drugi? Torpeda Warszawa. Który jest lepszy? Torpeda jest lepsza. Tak? Torpeda jest najlepsza. No, panie, dzieje się. No i zaraz się okaże, czy w trzeciej lidze hokeja na łyżwach jeżdżą lepiej niż pan Adrian. Bo ja kiedyś jeździłem na łyżwach. Jeździłeś? Tak, na figurowych. I robiłeś potrójnego tulupa? Nie, nie zrobiłem tulupa, tylko graliśmy w hokeja u nas na stawku. Dupa, nie ma. Ale ładna akcja. Nie, to sobie przypomniałem. Miałem tego kija i kumpel stał za mną. No i ja tak kurwa tym kijem tak machałem. Każdemu zdarza się machać kijem. Tak, ale żeby go zmylić. Że wiesz, zwód w prawo, a ja w lewo. Machałem, machałem, ono pojechał dawno, a ja stoję i napierdalam tak. Wyszło na to, że jednak nie będę hokeistą. Skoncentrowany się na chodę góry. Ale się porobiło. Ajajajajaj. 1-0 dla Legionu. Tak. Na niedobre wyniki. To pokaż panie, jak tym kijem wymachiwałeś. Bo miałem kij, a ja się napiłem, żeby tam mnie kurwa nie zaszli od tyłu i kurwa tak tym kijem, pyk, 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 pyk. Lepszego kursu machania kijem to nie znajdziecie nigdzie. Ależ to była połowa. Do przerwy Torpeda przegrywa 0-2. A ja mam bajkę. A, to już w drugiej połowie. Ale jaką bajkę, Jezu, ty. No i już po przerwie. To jest bajka bardzo poważna. Ale ty to wymyśliłeś? A co? Czy oglądałeś? Nie, wymyśliłem. No. Otóż, dawno, dawno temu. O kurwa. No nie, tak się nie wchodzi w drugą tercję. Dawno, dawno temu w stumilowym lesie żyły sobie zwierzątka różne. No i tym stumilowym lesie żył sobie pan Puchacz Sowa. Pan Puchacz Sowa miał swój własny sklepik, który sprzedawał alkohol niewiadomego pochodzenia, po którym ciemniało w oczach, i prezerwatywy. Ale był z niego taki cwaniak, że dziurawił te prezerwatywy, no i zwierzątka, no, się rozmnażały. No panie, zobacz, torpeda dwóch na jednego. No ja pierdolę. No co? Zgubił krążek, no zdarza się. Ty kiedy zgubiłeś dywan, no. No o tym nie mówmy. I te zwierzątka się zdenerwowały. No to się rada starszych zwierzątek się zebrała. Postanowili, trzeba coś z tym dziadygą zrobić. No. Wzięli parę silniejszych zwierzątek, porwali go, zakleili mu dziób plastrem, żeby nie dar mordy, i powiesili go za nogi na najwyższym drzewie, głową do dołu, żeby nikt nie widział z dołu, że on tam siedzi. Tak uczynili i do lasu wrócił harmonogram i porządek i wszyscy byli szczęśliwi. Koniec. Piękna ta bajka. Bajka moim była zdaniem piękna. Ta bajka powinna wykosić na jagódki z programu szkolnego. To była bajka. To tak zwana jebajka. Ależ to było meczycho, panie Adrianie. Ta trzecia tercja to dopiero była bajka, nie? Kilka bramek padło, ale był czas na przemyślenia poważne, nie? To polski Andersen sądzi o tej trzeciej tercji. Dobra była, mówię, się rozkręcam. Wynik końcowy, no faworyt przegrał, ale tylko 1-9. Torpeda 1, Legion 9. Dobry mecz był, kurwa. Dobry mecz, dobra bajka. Czego chcesz więcej? Umyć sobie jajka. Mnóstwo bonusów i kartofiskowe koszulki za darmo dla nowych graczy w LVBet. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofiska. Szczegóły promocji pod filmikiem.